Już w HD jest. Jest w HD luksusowo. Dobra, nagrałem sobie jakąś roleczkę. Także zapraszam was na Instagrama. Pewnie się pojawi niedługo ta roleczka. A my kurde jedziemy gdzieś dalej. Że lepiej było tutaj wjechać jak w lecie. Ten śnieg te wszystkie krzaczory przysypał i praktycznie bez problemu tutaj się udało wjechać. A jak było lato, wiosna, takie było tutaj zaśnieżone, znaczy nie zaśnieżone, co ja mówię, zarośnięte. Szczerze, myślałem, że będzie większy śnieg. Naprawdę. Mówiłem, te kolejne to są takie zdradliwe. Jedziemy tam. Urbex. Możemy jechać, widzowie. Jak tam kamerka? Słucha chyba. Siema, widzowie. Nie wiem, czy mnie widać, czy nie. Straszne echo jest. Trochę się zdyszałem, ale jesteśmy w takim oto budynku. Nie powiem wam dokładnie, gdzie, co i jak, ale w takim budynku jesteśmy. Wjechałem tutaj z KTM-em. O, już wam powiem, gdzie. O, tutaj, tam, to zaraz zobaczycie na filmie. Szkło. Ale się echo niesie, ja pierdzielę. Taki w sumie urbex. Nie wiem, ile jest kamerki tej z baterii na GoPro, więc wam trochę teraz ponagrywam tym telefonu po prostu. Trochę mi się ręka może trząść, bo troszkę już się zmęczyłem, ale widzowie, co tutaj jakaś łazieneczka była, ale coś wam chcę tutaj nagrać. To chyba jakaś łazienka albo coś, tu jakaś chyba kuchnia mogła być czasem. To kiedyś był taki, wiecie, budynek, co były imprezy różne. Kiedyś tu już byłem, jakby mniejszy, ale... O, tu jakaś budowieczka. O. Może wezmę tak na 0,6.
teraz będzie trochę dalej widać, więc... O, jesteśmy na polu, na zewnątrz, jak to się mówi. Tutaj jakaś mogła być piwnica. Kurde, widzowie. Spoko, spoko. Jeżeli chcecie takie odcinki... Gdzie to ja szedłem? Tutaj. Coś w części z takiego czegoś, to możecie pisać w komentarzach. Więc tutaj się będzie... Wam powiem, że... O, stoi maszyna, widzicie? Jakiś KTM. Ciekawe, czy odpala. Ale ktoś tutaj nie jeździł chyba, bo świeżo, kurde, śnieg jest. Także tak. O. Tu była ośmeczka. O. Kibelek, proszę bardzo. No. Nawet nie wiem, czy tutaj kamery... O, na górę. Może nie dzisiaj, bo to... Po co w sumie ja tutaj będę szedł teraz, no nie? Żeby mi na tym, a ktoś mi ukradł. O. I właśnie tak to, kurde, widzowie. No tutaj wjechałem sobie. O, tam. Pojedziemy jeszcze na drugą stronę. Kurde, tak mnie wzięło. Myślę, a co, nagram tam coś, nie? Żeby było. Kurde, budynek spory jest. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej, widzowie. Jest takie echo się niesie, że masakra. Nie wiem, powiem jeszcze raz. Nie wiem, ile baterii jest. Bo już trochę jeżdżę, a nie wziąłem se drugiej. Ja pierdzielę, ale daję głośno. Pojedziemy tam, obiekt chroniony. Wam powiem. Że chyba mrzawka lekka jest, no. Zapowiadali, coś tam zapowiadali i... No i jest. Pojedziemy tutaj jeszcze. Tylko tutaj chyba nie dojedziemy za daleko. Kiedyś taka łódka stała. Ciekawe, czy jeszcze jest. I co, widzowie? Ja tylko byłem tutaj, gdzie te dwa pierwsze trzy, może cztery okna. Jeszcze mamy... Może to była jedna szósta tego budynku. Jeszcze jest góra cała. Dach już się spalił w tamtym roku. Co jeszcze? Tam jeszcze jest taki drugi, kurde, jakby... Nie wiem, druga część tego budynku, jakoś tak to mogę nazwać. Tylko, kurczę, to nie na dzisiaj, bo to... O, tutaj huśtawki różne. Takich budynków jak ten, to tutaj było... Ja pierdzielę. To jest drzewo, nie? No tak. Nie chcę tutaj za długo być, bo... Też wam powiem, że kiedyś tutaj kamery były. A czy one są?
jeszcze to ciężko powiedzieć. Mnie interesuje. Trzeba by tam podjechać. Ale nie ma jej na 100%. Mi się KTM zagrzał, wam powiem, bo może to jest to? To nie to. Jedziemy dalej, widzowie. Jeżeli chcecie ciąg dalszy tego urbexu z tego budynku, dajcie znać w komentarzu i my tutaj, ja sam albo może z kimś, kurde, przyjedziemy, zobaczymy. Na razie wam powiem, że nie wiem, czy tutaj są kamery, nie, ale jak jest obiekt chroniony, no to może być różnie. Tam jest stado sarenek. Czy my tu przejedziemy? Kurde, nie wiem. Dobra, panie, jedź. Może jeszcze na kole się uda coś pośmigać. Tylko może założę sobie gogle, bo lekko jakby takim się to nazywa. Mrzawka lekka jest. Miejmy nadzieję, że tego baterii wystarczy jeszcze. Czwóreczce spokojnie, żeby gleby nie zaliczyć. Kto jeszcze nie obserwuje Instagrama, to zapraszam do obserwowania, ponieważ tam na pewno się ukaże wcześniejsza informacja na ten temat. No i co wam mogę powiedzieć? No subskrybujcie kanał, obserwujcie. No i elegancko, nie? W końcu przyczepność. Luksusowo. Akurat ze śniegu się od tego uwał elegancko.